Nowe zdjęcie Benedykta XVI Tak teraz wygląda Benedykt XVI pokazał się publicznie W sieci opublikowano zdjęcie Znak zapytania W sieci pojawiło się nowe zdjęcie Benedykta XVI Portal Katholik Arena opublikował je Na swoim Twitterze Emerytowany papież ma 94 lata Zmaga się z chorobami Między innymi postępującym Paraliżem, który przekłada się Na uszkodzenie połączeń nerwowych na zdjęciu, które wykonano 31 stycznia, emerytowany papież przesiaduje w parku. W tle widać chodzik. Według informacji prasowych, Benedykt XVI ma problemy z poruszaniem, wywołane przez chorobę, która powoduje degenerację połączeń nerwowych odpowiedzialnych za ruch mięśni. Zdjęcie stało się popularne w internecie, ponieważ emerytowany papież rzadko pokazuje się publicznie. Josef Radzinger został papieżem w 2005 roku po śmierci Jana Pawła II. Kierował stolicą apostolską przez 8 lat, kiedy 2013 roku zdecydował ustąpić z urzędu. Wówczas zastąpił go Jorge Bergoglio, który przyjął imię Franciszek. Afery pedofilskie w niemieckim kościele w ostatnich dniach pojawiły się nowe informacje w sprawie afer pedofilskich w kościele. 94-letni emerytowany papież skorygował swoje oświadczenie dotyczące nadużyć archidiecezji Monachium i fryzyngii. Wcześniej miał poświadczyć nieprawdę, twierdząc, że jako arcybiskup Monachium nie uczestniczył w spotkaniu w 1980 roku, na którym był ksiądz oskarżony o wykorzystywanie seksualne dzieci. W oświadczeniu które sekretarz Benedykta XVI przekazał mediom, emerytowany papież napisał, że fałszywe zeznanie pojawiło się w wyniku przeoczenia, do którego doszło podczas redakcji wcześniejszych stanowisk. Dodał też, że żałuje i przeprasza, za zaistniałą sytuację. Niemieckie media zarzucają Benedyktowi zaniechania sprawie. Spraw pedofilskich na przełomie lat 70 i 80.